17 września 1944 roku na terenie Holandii rozpoczęła się największa w czasie II wojny światowej operacja powietrzno-desantowa pod kryptonimem Market Garden, której celem było wejście aliantów na teren Zagłębia Rury i doprowadzenie do szybszego zakończenia wojny. Kluczowym elementem operacji było zdobycie czterech mostów na Renie. Z powodu ostatniego z nich, mostu w Arnhem, bitwa zakończyła się klęską, a Niemcy niemalże całkowicie zniszczyli atakujące siły. Już za kilka dni podczas łabiszyńskich spotkań z historią zmagania sprzed 70 lat pokażą pasjonaci historycznej rekonstrukcji. Odtwarzać będą sylwetki żołnierzy biorących udział w bitwie. Jedną z postaci będzie żołnierz 2. Batalionu pułku South Staffordshire, będącego częścią brytyjskiej 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej. 2. Batalion znalazł się pod Arnhem przy pomocy szybowców, głównie były to szybowce typu Horsa. Z szybowców bezpośrednio wchodzono do walki. Rzeczą charakterystyczną dla tej jednostki jest to, że właściwie bataliony szybowcowe stanowiły ten ciężki jakby komponent dywizji powietrzno-desantowej, ponieważ spadochroniarze z racji swojego sposobu wejścia do walki, czyli desantowania na spadochronach, nie mogli przywieźć ze sobą dział przeciwpancernych, moździerzy i tego typu uzbrojenia, dlatego też bataliony szybowcowe były znacznie mocniej wyposażone w broń ciężką, miały również większą liczebność, także można powiedzieć, że dopiero przybycie tych wojsk szybowcowych powodowało, że dywizja osiągała swój pełny stan i faktycznie była jednostką zdolną do działań zaczepnych. Kolejną postacią będzie żołnierz 43. Dywizji Piechoty Wessex. Dywizja ta była normalną, klasyczną dywizją piechoty brytyjskiej, jednostką całkowicie zmotoryzowaną. Jednostką, która przed operacją Market Garden też już wcześniej brała udział w walkach, walczyła w Normandii. Była jednostką, która połączyła się z polskimi spadochroniarzami z pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej i razem z tą brygadą podejmowała próby przedarcia się na drugą stronę Renu, by wspomóc spadochroniarzy brytyjskich. W Łabiszynie, który podczas inscenizacji będzie holenderskim Arnhem, zobaczymy także elitarnych żołnierzy z brytyjskiego 1. Batalionu Grenadierów Gwardii. Brygada pancerna, która była głównym komponentem dywizji pancernej gwardii, złożona była z 3 batalionów pancernych i 1 batalionu zmotoryzowanego. Na potrzeby elastycznego działania w warunkach polowych tworzono takie, wzorem troszkę Niemców, grupy bojowe. W Nijmegen, właśnie w tych walkach o mosty, gdzie współdziałano z amerykańską 82. Dywizją Powietrzno-Desantową, grenadierzy gwardii działali jako grupa uderzeniowa, grupa bojowa złożona z 2 batalionów, batalionu pancernego i batalionu zmotoryzowanego, czyli byli czołgiści, którzy byli osłaniani przez piechotę zmotoryzowaną poruszającą się na halftrackach, na karierach, bądź też spieszoną, walczącą jako normalna piechota. Trzeba sobie powiedzieć, że była to absolutna elita armii brytyjskiej. Byli to w korpusie oficerskim przeważała arystokracja. Walczyła nawet w Nijmegen tak zwana Kompania Króla. Kompania Króla była specjalną kompanią, która w czasach pokoju ochraniała zawsze monarchę. Tworzona była z najwyższych, najlepiej prezentujących się, najbardziej zdyscyplinowanych i najlepiej wyszkolonych gwardzistów. To są ci panowie, których mamy dzisiaj okazję oglądać pod pałacem Buckingham. Wtedy oni zrzucili te swoje efektowne czerwone kurtki, futrzane bermyce na rzecz battle dressów khaki z obszyciami, właśnie z tym naszywką dywizji gwardii, takim okiem, które symbolizowało oko otwarte zawsze na wroga, wypatrujące wroga. Gwardziści, jak można było się spodziewać, tworzyli dosyć
ciekawy kontrast dla zaprawionych w bojach, natomiast można powiedzieć kolokwialnie wyluzowanych amerykańskich spadochroniarzy. Mimo tego, że ci amerykańscy spadochroniarze reprezentowali takie już egalitarne społeczeństwo amerykańskie, a z drugiej strony przyszło im współdziałać z cały czas bardzo klasowym społeczeństwem brytyjskim, które było właśnie uosobione przez tychże grenadierów. Jak pokazują walki w Nijmegen, jak można odnaleźć w relacjach weteranów, ta współpraca wychodziła nadzwyczaj dobrze. Ci Jankesi doskonale porozumiewali się z tymi czasami flegmatycznymi gwardzistami, natomiast ich współdziałanie, włącznie z tym słynnym szturmem na most w Nijmegen, kiedy to amerykańscy spadochroniarze przeprawili się przez rzekę, a grenadierzy uderzali przez miasto i przez most w takiej, można powiedzieć, klasycznej kawaleryjskiej szarży, wpuszczając pluton Shermanów na most, co zresztą widać doskonale zostało zrealizowane na filmie O jeden most za daleko, okazało się niesamowitym, oszałamiającym sukcesem. W walkach z Niemcami wezmą udział także Polacy z pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej generała Sosabowskiego. Bardzo ładnie jest to pokazane w filmie O jeden most za daleko, gdzie jest przedstawiona scena próby forsowania Renu. Jednostka składała się z najlepszych żołnierzy polskich, którzy znajdowali się w Wielkiej Brytanii. Byli specjalnie przeszkoleni w bardzo intensywnym i trudnym, podczas bardzo intensywnego i trudnego treningu. Dobra. A żołnierze biorący udział podczas w tej operacji byli po pierwsze elitą polskiej armii, po drugie byli troszeczkę rozgoryczeni tym, że zostali zrzuceni w Arnhem, a nie w Warszawie. Przez to chcieli pokazać wszystkim, jak wspaniałymi są żołnierzami, że nie dano im tej szansy, więc wręcz w bardzo heroicznej próbie przeprawy przez Ren, podczas nocnych prób przeprawy przez tą bardzo szeroką, rwącą rzekę, próbowali dostarczyć, wspomóc dywizję brytyjską. Na małych gumowych łódeczkach próbowano przepłynąć tą rwącą rzekę, poniesiono podczas tego ogromne straty. Saperzy, którzy organizowali tą przeprawę, wielokrotnie przeprawiali się przez rzekę, co już było gigantycznym wyczynem. Walki w okolicach Drill były na tyle ciężkie, że odciążono dywizję brytyjską, która walczyła po drugiej stronie rzeki. Dzięki temu ona nie została zniszczona i mogła dzięki pomocy Polakom wycofać się na drugą stronę rzeki. Atrakcją inscenizacji będą także niewątpliwie broniący się zaciekle Niemcy, którzy początkowo zaskoczeni okażą się niezwykle trudnym przeciwnikiem. Lądowanie alianckich spadochroniarzy było dla niemieckiego dowództwa bardzo dużym zaskoczeniem. A musimy pamiętać o tym, że połowa września 1944 roku to czas, kiedy oddziały niemieckie próbowały odzyskać choćby część swoich zdolności operacyjnych po klęsce, która została im zadana w Normandii. Oddziały, które spływały na teren Holandii, które spływały na teren Niemiec już w dalszej perspektywie, były przetrzebione, były mocno osłabione, pozbawione w większości przypadków sprzętu, a nieliczne jednostki, którym udało się wyrwać, przede wszystkim z kotła pod Falaise Argentan, nie miały na tyle siły, aby prowadzić działania zaczepne. Reakcja niemieckiego dowództwa na lądujących spadochroniarzy, na rejony, które zostają przez spadochroniarzy opanowane, biorąc pod uwagę szczupłość sił i środków, była dosyć przemyślana i rzeczywiście okazała się w wielu przypadkach bardzo skuteczna. Inscenizacje, w których udział weźmie około 300 rekonstruktorów, a związane z 70. rocznicą operacji Market Garden, zobaczycie Państwo w Łabiszynie w piątek, sobotę i niedzielę. Więcej informacji na stronie www.łabiszyn.pl i na fanpage'u Łabiszyńskich Spotkań z Historią na Facebooku.